Witam ja dziś, witam kapelę z Połańca. Myślę, że zagrają fajnego tu pańca. Zapraszam Państwa młodych. Jak u chłopa na wsi, bo tu ogon łupnie, kapustę łomaści. Wybrała, już żeś się wydała, już żeś se wybrała, mężusia jakiego żeś chciała. Ożenił, już że się powiesił na tej szubienicy, co chodzi w spódnicy. Prosiła rodziców, pani młodej, bym prosiła Angelę z Pawłem, Dominika, Dominik i Paulina, Mariusz, Jolanta, Janusz i Iwona, i Ewa i Jarek. Wszystkich tutaj proszę, całą rodzinę. Ciotka, już nie znasz? Już nie znasz? To widzimy, że to cały kalendarz się tu zjawił. Jarka bierz, dawaj. Jarek, Jarek, muszę lego ciorki jeszcze przy ciotce z biurka. Angelę i Pawła zapraszam. Ewa. Paweł to ten, Ewa. A jest Ewa. Angela z Pawłem są, przepraszam bardzo. Ewa. Nie na schodkach. Dominika i Paulinę, którzy obchodzą pierwszą rocznicę ślubu. Mariusz i Jolanta, 10. rocznicę ślubu, zapraszamy ich. Janusza i Iwony, 14. rocznicę ślubu mają. I Ewę i Jarka mają 17. rocznicę ślubu. Wszyscy są? No to chyba się należy gorzko, nie? A ja bym chciała mamuśkę z tatuśką tu bliżej, bo ja bym chciała powiedzieć, że wychowali 10 dzieci, mają 46 lat małżeństwa. I dla nich się należy 100 lat i dla nich się należy szacunek. Jeszcze raz.
Tego życzy ma się, zdrowia, szczęścia, pomyślności, tego życzy ma się. Sto lat, niechaj żyją nam. Sto lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam.